Witam wszystkich fanów podlaskiej piłki nożnej. Jakiś czas temu nagrałem film i pewnie jeśli to oglądacie, to go obejrzeliście również. Jeśli nie, to tutaj macie gdzieś w karcie na górze, możecie sobie obejrzeć, o klubie, który miał rzekomo nie płacić piłkarzom. Ten temat pojawił się w komentarzu do jednego z postów na Facebooku, który zamieściłem. Jeden z byłych zawodników tego klubu napisał, że klub transferuje piłkarzy, ściąga kolejnych, a nie zapłacił jeszcze tym, którzy reprezentowali go wcześniej. No, jak się okazuje, dwa lata temu. I dziś chciałbym kontynuować ten wątek i myślę, że już zakończyć sprawę, bo więcej już tym tematem zajmował się nie będę, więc bardzo Was proszę o uważne obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że rozwieje kilka wątpliwości osób. Jeśli takie macie, no to je rozwieje. No ale zanim obejrzycie ten film, no to teraz bardzo Was proszę, żebyście kliknęli subskrybuj na tym kanale, bo staram się go jakoś w ostatnim czasie rozwijać. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Chcę, żeby było tutaj więcej osób związanych z podlaską piłką nożną, stąd te rozmowy, nagrania rozmów z ludźmi właśnie z naszego środowiska, więc bardzo, bardzo Was proszę o subskrypcję, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Po drugie, wiem, że obiecałem w tamtym tygodniu, to był chyba czwartek, że na Instagramie i na Facebooku mówiłem o tym, że nagram ten film w tamtą sobotę lub w tamtą niedzielę, no ale musicie mi wybaczyć, bo trochę problemy zdrowotne pokrzyżowały plany. Najpierw córka zachorowała, później ja trochę się przemordowałem w ostatnim czasie, więc musiałem to odłożyć na później, ale te informacje, które zaraz Wam przekażę, miałem już wcześniej, więc dopiero teraz jestem w stanie to usiąść i Wam zreferować, więc wybaczcie ten taki tygodniowy poślizg. Jeszcze jedno wyjaśnienie dotyczące poprzedniego filmu, bo tam powiedziałem, że gdybym miał pisać tylko o tych klubach, gdzie w 100% wszystko jest w porządku i które nie mają zaległości finansowych, nie robią jakichś przekrętów, nie kombinują i tak dalej, to nie miałbym o kim pisać. No i chcę oczywiście przeprosić tych, którzy się mogli poczuć urażeni, bo oczywiście nie miałem na myśli tego, że wszyscy kręcą, wszyscy kombinują. To nie o to chodziło. Chodziło mi o to, że gdybym te drużyny, które mają jakieś problemy finansowe i komuś tam nie zapłaciły, czy wystawiają piłkarzy czasami na czarno, gdybym je pomijał, no to też powiedziałem w sumie w tym filmie, ale to mogło wybrzmieć trochę inaczej, że te grono klubów, o których bym pisał, by się zawęziło i kilka klubów pewnie by odpadło, no bo niestety, ale takie sytuacje nie w porządku, nie fair się zdarzają, więc za to chciałbym przeprosić tych, którzy się poczuli urażeni, którzy w swoich klubach mają wszystko ok, a wiem, że większość właśnie tak ma. Nie będziemy robić już tajemnicy i ja nie będę tej tajemnicy robił, że w tym nagraniu poprzednim chodziło mi o Wisłę Szczuczyn. Tam ta nazwa nie padła, bo jeszcze miałem zbyt mało informacji, odnosiłem się tylko do jednego komentarza na Facebooku właściwie, więc trochę było to za mało, żeby powiedzieć, o jaki klub chodzi. Teraz wiem już nieco więcej, no i mogę Wam zdradzić, no bo to była tajemnica Poliszynela i większość z Was się domyśliła, że chodzi o Wisłę Szczuczyn, więc tak, klub, który miał nie płacić piłkarzom, to właśnie Wisła Szczuczyn, ale o tym, czy rzeczywiście tak było, że nie płaciła tym piłkarzom i o co chodziło, z jakiego powodu, no to właśnie po to nagrywam i już Wam mówię, o co chodzi. Chodzi o sezon 2021-2022, kiedy Wisła Szczuczyn grała w trzeciej lidze. No i sytuacja wyglądała tak, no to czy to afera, czy nie, no to zostawiam już Waszej ocenie i sobie to ocenicie. Chodziło mianowicie o to, że do klubu zgłosił się sponsor, który miał no po prostu przekazać klubowi dość znaczące pieniądze. Wisła wtedy dysponowała dotacją z miasta w wysokości 110 tysięcy złotych, więc na trzecią ligę sami wiecie, że to jest niewiele. Zgłosił się sponsor, który chciał wyłożyć pieniądze, więc klub umówił się z zawodnikami, że zapłaci im również za grudzień 2021, czyli no miesiąc, w którym się nie trenuje i nie gra. No ale że miały być jakieś pieniądze, no to powiedziano zawodnikom, że okej, zapłacimy wam, mimo że nie trenujecie i nie gracie w tym miesiącu. No i w sumie to chyba nic takiego szczególnie złego, no, że klub chciał, mając dodatkowe środki, wynagrodzić tych zawodników, mimo że nie grali i nie trenowali. Tutaj jakby no jak najbardziej okej, to jest w porządku, nie szukano jakichś innych pieniędzy, nie szukano znaczy przeznaczenia tych pieniędzy na coś innego, tylko chciano zawodnikom je wypłacić. No ale pojawił się pewien problem, bo wycofał się sponsor, który te pieniądze miał klubowi dać, no i wobec tego no też nie było z czego tym piłkarzom zapłacić. A że umówiono się z nimi, że te pieniądze dostaną, no to powstała taka dość trudna sytuacja, że klub po prostu nie miał z czego tego piłkarzom zapłacić. Nie są to jakieś
duże, kosmiczne sumy, bo w sumie zostało już chyba tylko tam 4 czy 5 piłkarzy do spłacenia na kwotę około 5, 6 tysięcy czy 7 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle jeszcze klub zalega, ale to też nie jest tak, że klub olał to całkowicie i nie wiem, nie odbierano telefonu od tych zawodników, że całkowicie o nich zapomniano i wiecie, wycofywano się rakiem z tego, co kiedyś zadeklarował klub. To tak nie było, bo klub regularnie spłacał te zadłużenie, no i zostało już tylko tam 4-5 zawodników, którym klub kilka tysięcy jeszcze zalega, więc mimo trudnej sytuacji klub spłacał regularnie te zaległości, zobowiązania wobec zawodników, więc no tutaj jakby wielkiego problemu moim zdaniem nie ma. Nie chcę tutaj zbyt dużo komentować, bo to zostawiam wam i wyciągnijcie sobie wnioski sami z tego, czy rzeczywiście to jest bardzo taka duża sprawa i poważna sprawa, czy też nie ma w tym nic poważnego, nic strasznego. No i w sumie no klub no, chciał dobrze, może trochę za szybko zadeklarował, że te pieniądze, znaczy wydawał pieniądze, których jeszcze nie miał, a to zawsze i w życiu, i w biznesie, i w klubie sportowym na poziomie nawet 3. czy 4. ligi jest błędem, więc tutaj może niepotrzebnie deklarowano, że te pieniądze wypłacimy, skoro ich jeszcze nie mieliśmy. Natomiast też klub zachował się w porządku moim zdaniem i regularnie te pieniądze spłacał, mimo że no, nie było tego na papierze, nie było tego na umowie, tylko się dogadano na tak zwaną gębę, że pieniądze będą i że za grudzień, miesiąc, w którym piłkarze nie trenowali i nie grali, oni dostaną pieniądze, więc tutaj też jest, myślę, że fajne zachowanie klubu, że jednak te pieniądze spłaca, no i jeszcze tam zalega na kilka tysięcy kilku piłkarzom, no ale zapewnia, że te pieniądze odda co do grosza, więc zostawiam wam ocenę tej całej sytuacji. Myślę, że już więcej do tego tematu nie będziemy wracać, choć jeśli macie jakiś komentarz do tej sprawy i swoją opinię chcecie wyrazić, to jak najbardziej bardzo was do tego zachęcam w komentarzach. Chyba zakończyliśmy ten temat. Raz jeszcze bardzo was proszę o subskrypcję tego kanału. Pojawią się niedługo, myślę, że fajne rozmowy również o piłce młodzieżowej, więc jeśli kogoś taki temat interesuje, no to również proszę o suba na tym kanale. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich fanów podlaskiej piłki nożnej i jeszcze raz mówię, jeśli macie swoje zdanie na ten temat, to bardzo, bardzo was proszę o komentarz. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.